Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tu kolegi Sylwestra Zielińskiego w miejscowości, to jest, on powie jak się Perk. Nazywa? Perk. Perk, a to dalej to nie to szte. Stenokerzel, to teraz gmina. Stenokerzel i teraz ulica? Derwiusze Stenu. No to tam, jest to i ciężko napisać i wymówić, na nawigację wpisać. Jesteśmy już kilka dni i właśnie dzisiaj rano, kiedy my byliśmy w Lerno targowisku, tutaj siostrzeniec wywoził gołębie na pierwszy trening, to był, tak? Tak, właśnie już druga grupa przychodzi. Przyleciało, to gołębie właśnie przyleciały. To jest druga, o, lądują. Tak. A to 20 km, nie? To niedużo, bo my tutaj powiemy tak, my tu liczyliśmy, że będzie jakiś lot w ogóle. Będzie lot, ale i planowany mieliśmy. Za tydzień, bo było za zimno. No właśnie. Ale wy kiedy loty mieliście? Pierwszy lot miałby dzisiaj? Dzisiaj. Nie, na 100 km. Bo tutaj właśnie, kiedy byliśmy wczoraj u kolegi Mariusza Boboka, kolegi, który ma też gołębie tutaj, tylko w innym, że tak powiem, jakby regionie lata, mówiliśmy o tym, że tutaj bardzo dużo jest lotów w ciągu sezonu. Według planu, który nam Sylwek pokazał, no to 29, to zaraz pokażemy, 29 takich planowych. One są wszystkie z jednej miejscowości realizowane, za wyjątkiem chyba 90, tak, że można zrobić tak, jak tam już mówiliśmy, w ciągu jednego dnia zakoszować samce, samice i samice są wypuszczane chyba w prędzej, tak? Tak. Z bliższej odległości dystansu. Zależy jak to leci, jak ktoś leci, wiesz, że ma partnery, zostają w domu, no to wpuszczanie. Ale no to tych tak... lotów było 29 tych takich z jednego dystansu, to jest dystans ile on? 100? Do mnie tak 100, ja drugi 190. Tak, nie? Ale jest oprócz tego 9 czy 10 lotów takich planowych, tych narodowych, takich liczących, to są te narodowe, dobrze mówię? Jak? Takie te narodowe, te dłuższe. Te dłuższe tak. Loty, to narodowe, jest 8 takich. 8. 8 średni dystans. O. Jest 7. Do 750 km plus te 900, a najdłuższy to Barcelona. Nie? Kolega Sylwek tutaj gołębiami lata z tego gołębnika, to z tymi, tu masz gołębie dorosłe, bo tam masz młode, tak? Tak, tam. I tu są roczne w jednym boku. I tu roczne, i tak masz rozdzielone, że tak. Rocznych nie zaliczasz do takich jakby starszych, że w innej grupie masz. No w innej grupie te roczne, no. Tutaj tych gołębi, które tutaj mamy, ile masz teraz do lotu starszych tych, z 80, 90? Tak, ten krótszy dystans tak jest chyba około 20. 93 na liście było. Wszystkich tych starszych, tak, łącznie z rocznymi? Z rocznymi razem. Ale teraz też były na locie? Tak, też. No to są pomieszane. Bo teraz aha, dobrze. Te gołębie, które tutaj lotujesz, lotujesz z tego miejsca od ilu lat? 4 lata, no. Czyli najstarsze masz tutaj te 4-letnie. 4-letnie, nie mam ich tam 7. A jakie sukcesy tutaj masz, jeżeli można powiedzieć? 2 lata temu byłem drugi, region Brukseli, nie? Tam na Anderlechcie, tam drugi, sorry, czwarty, a w tamtym roku byłem drugi, nie? Z narodowych lotów, nie? To tam jest u mnie 54 hodowców, ja byłem drugi, no. I miałem dobrze w tych lotnikach, bo miałem drugi, piąty, w 50 chyba 14 moich gołębi. Te gołębie, które tutaj masz, to są gołębie wywodzące się z jakich linii? Bo wczoraj skanowaliśmy rodowody, żeby na stronie internetowej zamieścić, to by bardzo dużo było od kolegi Wojciecha Ziobroniewicza, ale było chyba oryginałów miałeś tam z Ferkamenu chyba z 20. No ten przyszedł, kurde. No Jezus. No nic. Nie, to jest od Wojtka. Dużo jest Ferkamenów. Przez Wojtek ci się najął tutaj na pielęgniarza, tak? Tak, Wojtek tu tam przyjechał. Zobaczmy. Przyjechał nas odwiedzić. Nie, to jest dużo Broniewicza, jest dużo stare linie Putemans, co Tomek Kopotowski, kolega, on to kiedyś zakupował, później dziadek zachorował, ja zabrałem wszystkie i ten. Dużo jest werkamenów oryginalnych, 10 albo 11 par. Herbotsa i, widziałem też, miałeś dużo oryginalnych. Herbotsa, Vanukel, no, jest dużo gołębi. No. Tam na stronie internetowej, na dziale w naszych hodowlach, będziemy mogli zobaczyć na razie rodowody tych wszystkich gołębi, a później się zapoznać ze zdjęciami, bo zdjęcia... Te gołębie, które kolega Sylwek ma w swojej hodowli, posiada w rozpłodzie, będziemy mogli ich rodowody na razie zobaczyć na stronie internetowej, w dziale Nasze Hodowle, tam pod nazwiskiem Sylwester Zieliński. Natomiast ich zdjęcia będą dostarczone później, gdyż trzeba, wiadomo, zrobić zdjęcie, obrobić, wstawić, no to troszeczkę czasu schodzi. Może zobaczymy teraz, jak wygląda u ciebie w gołębnikach, co? Teraz nie chcę, ja muszę zobaczyć, co tam. Później powiedzą hodowcy, że taka niepełna relacja. Nie, ale można się zobaczyć. No, ale sobie zobaczmy. O. Tu jeszcze jeden bok z gołębi rozpłodowych, nie? Patrz. Ojej, młody się... Patrz, on się tak zdarza, warto niekiedy wejść właśnie. Ojej. O. A się zaciął, cholera. On tu w las. Biedaczek się skaleczył. No, widzimy, nie wszystkie karmiki są takie funkcjonalnie dobre dla gołębi. A tutaj masz gołębie te właśnie jakie?
Lotowe też? Nie, nie, no nie. Tu są suwerka majone i tu jest... To są te rozpłodowe? Tak, w pierwszym boksie tu jeszcze są rozpłodowe, nie? Mhm. No tu jest parę werkamenów. Tutaj z tych Johnstone, z tych czerwonych. Właśnie z tych gołębi, te młode, to chyba masz część, przywieziesz tam do, tak, do Katolwic, do Galerii Szypulison, na kiermasz. No, przywiozę. Tak, no. Właśnie będziemy zobaczyć, ale też te, które nie będą sprzedane, zresztą postaramy się wszystkie zdjęcia tam zrobić, będziemy mieli taką budkę, że zdjęcia i na bieżąco, kto nie będzie, że tak powiem, nie sprzeda, będzie mógł zrobić zdjęcie i wstawimy na internet. Około 20 sztuk. Oczywiście. I to, jakie masz przygotowane? Się ferkameny? Ferkameny z herbotsów, tu będzie z wnuczki Iwana, nie? Uważaj, żebyś... Tak, ja patrzę, pilnuję, żebym dał dyla. Zamknę drzwi za sobą. Stoją samiczki, tu wnuczkę Iwana z herbotów. Ona jest parowana na, też od herbotca, tylko z wanukel, nie gołębi. Bartynens i wanukel. No. Z tych będzie jeden. Jeden będzie bezpośrednio z tego Extrema de Leva. Jeden gołąbek, to chyba będzie ten. Właśnie z tamtej pary. No będzie sporo. O, tutaj widzę, one mają tutaj te, tam gdzie masz te gołębie młode, widzę chyba ten pokarm jajeczny dajesz, tak? Tak, tak. No to tej firmy Jowaty. To jest to Jowaty, tam mieliśmy właśnie wczoraj mieliśmy możliwość zobaczyć, jak koledzy nabywali kolejną partię, całą paletę tego produktu i on teraz też z nami do Polski przyjedzie, także podejrzewam, że też go tam będą mieli wspólnie z Wojtkiem, bo my tu jest dzień niedziela, a tutaj Wojciech cały czas ma telefony, bo tam sklep cały czas greje, funkcjonuje, prawda? No przy tobie dzwonili właśnie, że od 8 do 11, tak, w niedzielę? Tak, a my ostatnio graliśmy, mieli tylko mało tego, Sylwek przywiózł mało, więc dzisiaj dołożymy paletę kolejną, przywiezie Sylwek, bo tam nawet mamy większe zamówienia, także dokładnie. Tu jest lotowy, to pójdziemy właśnie też zobaczyć. Mają młode. No. Tutaj oni zaczynają, widzieliśmy sezon, miał być pierwszy lot, a mamy 8-7. Miały wylecieć z dobrej pozycji. Młode mają parę dni. Ja tu przymknę, o. Widzę w kąciku lotowy, masz też już taki z firmy Polmark. Tak, tak. No już takie młode. O. Szpaczek będzie? Czy szpaczek? No taki biały szpaczek, to z Van He, jeszcze mam tutaj gołębie. O. I ten. To właśnie miałem dobre pozycje, nie? No ale... Tu masz zamkniętą? Specjalnie nie, zamknęła się przypadkowo. Nie, to tutaj jest otwarte. To z drugiej strony, no. Dobrze. Tu zrobili, bo tu się mieszali. Tak, to ja tu to dwuletnie, trzyletnie i... System jaki masz tutaj, który konstatujesz? Tauris? Brikon. Brikonku. Muszę zamontować. Wczoraj nie montowałem, bo jak lot odwołali, to wiesz. To nie było sensu. O, widzę, tutaj karma jeszcze w karmikach jest, tutaj jaką karmę używasz? Ja? No tutaj z Verzelagi, z Beyersa, teraz Wojtek mnie z Goldwinsa przywiózł z Polski, nie? No i ten, i z Mrówcy, zależy tam co mamy w sklepie, jadę to sobie wrzucę, no. Żeby lepiej było jechać, przeważnie te same ceny tutaj, co i w Polsce, to nie chodzi o pieniądze, no. Proste granulaty i JTW ja daję, nie? TJW. Bo teraz mamy okres właśnie odchowu młodych, to... Można te preparaty właśnie stosować, jest to dość wygodne. I tutaj Krzysiek też jeszcze. Zaokrączkowane, ładne no, malutkie. No to werkameny 100%, nie? No, dwa takie. Te będą później u ciebie, tam się wrzuci na aukcji. Tak, tak. No. Właśnie zbrakło mi celu, zostało 3 gołębie i tak na ziemi dostawiłem, nie? No, kolega ma tych herkamenów taką dość dużą, liczną reprezentację u siebie w hodowli, no bo ty tam zdaje się współpracowałeś z herkamenem nie tylko z gołębiami, ale w innej branży. Coś tam działamy czasami, no. To wtedy jest łatwiej ci dotrzeć, że tak powiem, i dostać takie gołębie. No to widziałeś te rodowody, no. Oczywiście, jak najbardziej. Także ja tam chodzę jak u siebie, gdzieś jest, no. Idziemy, pokażę wam jeszcze roczne gołębie. Idziemy teraz do gołębi rocznych. No, wejdziemy, to są roczne i młode po prawej stronie. Tutaj młode, pierwszy lęk z tego roku. Aha, te? A te roczne tam są. Roczne tam, uważaj, żeby... Tak, ja wiem, że tu musimy... Czekaj, ja wejdę szybko. Tak. No. Dobrze, już mamy. Tu są te młode. Tak? To już 64 sztuki. 3 mi zginęło chyba. Jaszczą też atakuje nieźle. Z pierwszego lęgu, nie? Tu już się pierzą. Tu właśnie te zaciemniam, nie gołębie. Tak już o 16. Bo te gołębie będą lecieć 540 najdłuższy lot, Argenton. 4 narodowe loty. A ich bracia,
jako drugi lęk, to na krótsze, nie? Tamten plan lotów, który widzieliśmy, to obejmował również loty gołębi młodych, tak? Tak, tak. 19 maja. Te będą zakoszowane pierwszy raz, nie? Pierwszy raz. No, za miesiąc już będzie się wozić, nie? I takie te gołębie młode, ile u Ciebie takich lotów odbędą? Tak jak te, no to gdzieś w granicach 17 lotów, nie? O, i widzimy, jest dużo większa ilość niż w Polsce, 5 chyba, nie? Dobrze, to pokażmy teraz te roczne, jak już jesteśmy przy nich. Tu mamy roczne, tu właśnie no już taka, jak to się mówi, elita rocznych. No. Ile tych gołębi rocznych tutaj masz? Znaczy, tam jest mam parę, nie? Na parę w drugim boksie i tutaj mam 16 par, nie? Mhm. 16 par, no. Ten taki pstry, co to jest za gołąbek? To jest dwuletnia samica, co zbrakło mi samców, nie? To jest tego. Samica była Franza Lermansa z krótkiego dystansu, a był dołożony kiedyś w kaset, kupiłem, tak mi się spodobał, jak to każdemu jeden gołąbek. No fajnie się mi pokazuje. Tu będzie tak, tu jest cztery, to jest powojtka samicy, tej co była trzecia tam w rejonie, nie, z tego Japa Kohorna. Tu jest raz, dwa, trzy. To jest pięć par 100% werkamenów, dwie pary 50/50. Teraz tak. Takie płowe masz całkiem, widzę. Jak? Płowe takie będą. Tak, bo tu z tego Johnstone, nie? Z Johnstone i z Wojtka rocznej samiczki, nie? Co miałem. A z tych radwanskich jeszcze kiedyś miałem od Wojtka takiego lotnika. No. Też płowe obok też. Tutaj też płowe. To jest werkamen, a tu jest 100% kiedyś co wziąłem od Pawła Baranowskich, nie? I bardzo się, no super spisuje, nie? Ten samczyk. On był zakoszowany 14 razy i chyba 11 konkursów. Z tymi krótkimi lotami. A najdłuższy jako młody i patrz, z Polski przywieziony Argentą 560 km zrobił, nie? No, a w tym roku będzie. To tak to wygląda, tak, tu rocznie. Dobrze. Mają dobre pozycje, bo miały lecieć dzisiaj. Nie, tu masz tą klatkę zamkniętą, co tam jest? Tam jakiś. To jest jakaś rezerwa? Tak, to jest wolna. To jest rezerwa dla tej samicy, jak samczyka mam jeszcze przynieść, mam takiego późnego. A tutaj tu gołębie rozpłodowe, nie? I właśnie z tych gołębi. Znaczy rozpłodowe to tamte co są, a tutaj masz młode, widzę. Ale to nie, tutaj rozpłodowe są młode. Tych młode, dzieci, no. Tych, nie? No i tutaj tak, tu też jest parę to. Wnuczek Poker Face'a ten. To jest ta z tych Dochmenów, co razem kupiliśmy u Putmana, tam też. Tam jest, to będzie u Ciebie na aukcji. Ja tylko wezmę, jak to przymknę. Tak. Może mi nie przeszły. No dobrze. Tam jest samiczka niebieska, pokażemy. To jest córka najlepszego roczniaka od Delata. Najlepszego gołębia Belgii rocznego, nie? To ten, co był sprzedany z tej hodowli, to ten, co był za te pół miliona euro? Nie. Nie, to od Delata. Jej do Chin sprzedany był. Ten gołąb, jej ojciec, nie, to za 200 tysięcy. Za 200. A ja mam córeczkę, nie? To jeden będzie na aukcji u Ciebie z tych gołębi. Z tych gołębi właśnie. Tutaj właśnie widzę, one sobie na wolierkę wyszły, te starsze. O, piesek tam lata też widzimy. Cały czas lata. Pilnuje tu. Córka tego gołębia. Tutaj mamy te putmany, co nabyliśmy wtedy razem, nie? No, przypomnijmy sobie, tam widzieliśmy, jak kolega Sylwester właśnie podczas dni otwartych w hodowli Renia Pitmana na było tego. To jest para naszego kolegi Mirosława Wardy. Właśnie uchowałem. Tu jest z jednej strony werkamen, a z tam drugiej. Z tego 11, 31, tak, 11, 51, 20, 21, coś takiego. No, a tutaj masz, widzę, jak z krawatem z takim rozprzapierzonym. No to jest samica, to jest samica pożyczona, nie? 100% Van Loon stara jej. Ona złożyła jajka, ale były czyste, nie? Była parowana też na 100% Jansen. A które masz tu gołębie z Ler? Z Ler? Z tego targowiska. Z targowiska z Ler to mam jedną samiczkę, tam, taką szpaczkę. Ona akurat bomba, te wszystkie szpaki to tam. My tak sobie żartowaliśmy, bo kiedyś na targowisku, tam na tym targu było dużo młodych gołębi. Ale ciekawostki były właśnie z rodowodami, jak się pytaliśmy, tak jak przypomnę, jaki chcieliśmy, mogli nam to jest to samica od Wojtka, nie? Z tych klasańców fajnie się spisują, młode po niej, mam rocznego, nie? Tutaj jak teraz to sąsiadów, masz takich hodowców, ile tutaj jest ten, nie wiem, oddział, tutaj jak się nazywa ten klub, w którym latasz? Tu co na ten krótki dystans w tym klubiku,
ponad 50. Ponad 50. No. A w tylko całej tej prowincji, niejako w tym regionie, jakby tutaj nazwać? To całkiem to podzielone, wiesz, żeby to ogarnąć temat, to trzeba lotować w czterech klubach, się skupić na jednym dystansie, tak jak ci mówiłem, ten 340 km do mnie 12 razy, nie? Aha. Jakby w Polsce, nie wiem jak to... Tu u nas tak nie ma, no, ale 12 takiej ilości lotów. Z tego samego miejsca. Rozumiem. Dobrze. No. I właśnie tutaj drużyna, tu będzie tutaj piękny, na kiermasz pojadą. Tak. No. Tu są po Ronaldo, takie opłowę. To właśnie zabierzemy tam do ciebie, kto będzie chciał to sobie kupić. Bo 23 marca już niedługo będziemy się mogli spotkać w sobotę na kiermaszu gołębi. Takie małe lil polskie, powiedzmy. Mam nadzieję, że tam hodowcy przybędą. Jak nie w tym roku, to w latach następnych, bo staramy się to robić cyklicznie, żeby po prostu na wiosnę można było młode gołębie, czy to na wspólne gołębniki nabyć od hodowców, czy też samemu sobie do hodowli. No potem wnuczek pokerfejsa, ładny gołąb. To też będzie jeden. Od drapy. No. Zobaczmy, to jest gołąb z którego roku? 2017? Nie, to jest ten gołąb, co z ludzkiego gestu ja wylucowałem. No nie? Właśnie, no, tak właśnie. Właśnie te papiery, co tam wczoraj skanowałeś. To jego będzie jeden synek. No jest tu trochę. Dobrze, to przejdźmy teraz może na tą drugą stronę.